Hasan bardzo chciał tej walki. Ludzie w końcu też jej chcieli, więc zdecydowałem się tę walkę dać. Ma ode mnie zdecydowanie większy staż sportem walki, ale karate to nie MMA. Mam nadzieję, że damy dobrą walkę. Jandro 723 Gocha Gocha 3 zlot. Dzięki. Dominika 11 zł. Pozdrawiam Dominikę, byczku, piona. Jestem tak zdeterminowany jak nigdy, bo wiem, że to jest dla mnie szansa i wykorzystam ją jak tylko się da. Poczujesz prawdziwą siłę karateki. Us. 30 marca to jest dzień, który pokaże swój warsztat umiejętności. Także widzowie, wyczekujcie tej walki, bo będzie co oglądać. Dobra, pytanie czat. Za kim jesteście? Za Wiewiórem czy za Hasanem? Team Wiewiór na czacie czy Team Hasan? I ja dopiero powiem, za kim jestem. Team Wiewiór czy Team Hasan? Kto według was wygra? Niekoniecznie kogo lubicie, tylko... Albo kto wygra, albo kogo tam w sumie, na kogo stawiasz, no po prostu, tak? Team Hasan czy Team Wiewiór? No, zdania są podzielone, nie? Zdania są podzielone tutaj. Bez kitu, tutaj jest równowaga. Chociaż trochę więcej Hasana tu widzę. Aż jestem w szoku. Myślałem, że każdy będzie za Wiewiórem, dlatego że pokazywał się na tych streamach, co był Fame House wtedy. I tak każdy go miło przyjął, wszyscy go polubili. Ja tam nie miałem sobie czasu, żeby zdania sobie wyrabiać o Wiewiórze. Nawet tam w sumie nie wyrabiam sobie o nim zdania, bo za krótko go znam. Ale Hasana znam długo. Jesteśmy kolegami. Dobrze się dogadujemy zawsze. Śmiesznie jest. Śmiejemy się, to coś tam, jakieś odpały nieraz były. I wiem też, jak Hasan trenuje. Wiem, gdzie trenował kiedyś. Wiem, ile czasu zajmuje się sportami walki. I nie jest to tylko karate. Jest to trochę więcej niż tylko karate. I to trochę dużo więcej niż tylko karate. I w tej walce jestem za Hasanem. W 100% za Hasanem. Jestem pewien, że wygra tą walkę, nie? Jestem pewien, bez kitu. Wiem też co nieco o Wiewiórze, że no, 3 lata MMA, z tego co sam mówił. Przygotowywali się na pewno obydwoje mocno. No ale mówię, dla mnie to Hasan jest faworytem w tej walce, dlatego że... No ruchy Hasana to są jednak takie prawdziwe, nie? W tym wszystkim. Korzystam, jak tylko się da. On jest w chuj zwinny, naprawdę. Poczujesz prawdziwą siłę karateki. Uf. 30 marca to jest dzień, w którym pokażę. Tak, dla mnie Hasan wygra tutaj. Kolejną walkę lecimy zobaczyć, kto tam jeszcze się bije. Trailerami będziemy jechać. Tutaj mamy już zaliczony jeden. O kurwa, ile tych walk. Od dołu będziemy lecieć, co? Od dołu. Rób ankiety na Strawpool. Po co mi te ankiety, no? Po co? To ja typuję walki. Ja tylko was na czacie pytam, kto wygra. Boty Christ z mnichem się bije. Widzieliśmy konferencję. Oglądał każdy chyba konferencję. Ja nie wiem do końca, jaki jest ich konflikt. Jaki jest ich konflikt. Body Christ, tak, gdzieś tam widziałem w walce z bonusem BGC, gdzie tam przegrał. Mnicha, nie wiem kim jest mnich, nie wiem co potrafi. Jest, no jest duży, nie? Na pewno jest duży. Body Christ dużo waży. Wzrostu też mało, niby nie ma. No dla mnie wygra mnich, nie? W tej walce wygra mnich. Tutaj wygra Hasi. Tutaj mnich. Krycha z Rubym. Krycha z Rubem. Mam nadzieję, że jest trailer. Nie ma lagów, byczku. Nie ma lagów, nie powinno być. Lecimy, jest trailer Krychy? Jest. Nie, to jest Body Christa i Mnicha. To zobaczymy jeszcze ten trailerek. Potem do walki Krychy przejdziemy.
Mam pełną świadomość tego, że jestem największym underdogiem całej gali Fame MMA 3, ale drodzy widzowie, miejcie świadomość, że napaja mnie to jeszcze większą motywacją i to dla was zrobię wszystko, aby pokazać się z jak najlepszej strony. Michu, walka z Boyflashem nie byłaby tak naprawdę żadnym wyczynem. Co myślałeś, że ci jaja urosną, jak pokonasz Karła 1,50 m? Siemanko, tu Mnich Terminator. Już 30 marca zapraszam was na walkę do Atlas Areny w Łodzi, gdzie... Alex 30 siema, Rafon. Mikrofon. Co mam mikrofon wyłączyć? Pojebało cię? Ostatnio pozdrawiam Ingę, czaty i zajebiste. Pozdro, Alex. 10 jest dobry humorek normalnie. Pozdrówki, Alex Żółwi. Stoczę pojedynek z Body Chrystusem, zwanym przeze mnie Cipką Bonusa. Będzie ostra miazga. Byłeś cipką, jesteś cipką i będziesz cipką. Będziesz pierwszy, ale potem będą kolejni po tobie. Nie wiem, kto to wygra w końcu, tak naprawdę już teraz. Nie wiem, kto to teraz wygra bez kitu, kurwa. Będziesz pierwszy, ale potem będą kolejni po tobie. Kurwa, może ten Body Christ wygra. Nie wiem, idę dalej. Idę na jakieś kurwa normalne walki. Ja pierdolę. Nie ma tej kurwa krychy walki z Rubem. Nie ma. Dobra, jest walka Krycha Ruby. Ogólnie, no, widziałem konferencję. Krychę znam, z Krychą się lubię. Pomagał mi przed wyjściem do klatki z Danielem. Jak szłem się bić z Danielem Medzikalem, to Krycha pomagał mi się rozgrzać, dogrzać ciało, pilnować to tam, żebym był cały czas dobrą miał temperaturkę. W sensie, że no, żebym tam się ruszał, nie zastyk, nie? Jak to się mówi, nie zastyk. Bo jak wychodzisz zastygnięty, to dużo łatwiej o kontuzję jakąś. Także napierdalałem tam w packi, Krycha mi trzymał packi w szatni, dał mi wsparcie. No ja jestem tutaj w 100% za Krychą. Gdzieś tam jakoś ten Ruby to mi nie pasuje, jak widziałem te konferencje. Nie lubię takich typów. Krycha jest w porządku gościem, z którym gadałem. Jestem za Krychą. Don Casio Polak. Don Casio Polak. Polaka znam bardzo długo, wiem co potrafi, trenuje. Mimo tego, że nie miał teraz walczyć na gali, to cały czas systematycznie zapierdalał na salę, robił treningi. Cały czas jest związany z tym sportem od pierwszej gali. Jak zwalczył z Danielem, trenował dalej. Zawalczył z Dawidem, trenował dalej. Teraz miał się nie bić i tak trenował. Casio, widziałem Casia dużo walk. Casio jest ogólnie bokserem, nie wiem czy wiedzieliście o tym. Casio jest bokserem. Dał mi followa na Insta. Też mu dałem followa na Insta. Lajkuję mu zdjęcia. Polakowi też lajkuję zdjęcia. Lubię bardzo Polaka. Jesteśmy kolegami. Casia jeszcze nie znam na żywo. Ale no skupmy się na tym, że kurwa no mam ocenić walkę, tak? Nie będę tu pierdolił kogo lubię, nie lubię w sumie, bo to bez sensu i chuj to kogo obchodzi. Widziałem jak Casio się napierdala. Jest dobry. Jest dobry. Jest... No naprawdę dobry jest. Polak poziom już też zajebisty prezentował na walce z Dawidem. Na walce z Magikalem nie było co pokazywać w sumie, bo tego kurwa szczocha to dziecko pobije. Tego Magikala. No nie wiem, widziałem jak Casio się napierdala. Stawiam na Polaka, lubię go. Czuję się taki przywiązany bardziej do niego. Stawiam na Polaka.
ale coś mi się wydaje, że to będzie kurwa zacięta walka w chuj. I Cassio nie odpuści. Tak mi się wydaje. Że no ciężko będzie rozpierdolić takiego typa jak Cassio, który jest bokserem, miał tam jakieś amatorskie walki, czy nawet nie wiem jakie to były walki, wyglądały na amatorskie, ale były w ringu normalnie i wygrał dużo tych walk. Z 5 widziałem, chyba z 3-4 wygrał. Z 2 może tam przegrał, ale no kurwa, no facet napierdala zdrowo. Ale no mówię, stawiam jednak na Polaka z sentymentu i wierzę w to, że poziom Adriana wzrósł diametralnie od ostatniej gali. Ostatni poziom, który Adrian prezentował, był już dobry. Jeśli teraz będzie jeszcze lepszy, to ma jakieś szanse z Cassiem, z Cassio, ale Cassio no nie odpuści, to będzie zadyma w chuj. Bez kitu. Ta walka, ci wszyscy ludzie, tutaj nawet ten Ruby z tym Krychą, ten Ruby też nie odpuści, bo on tam już walczył wcześniej gdzieś. Tu będą panowie się zdrowo napierdalać, Krycha z Rubym, Polak też z Cassio, no kurwa jak lwy będą się żreć. Ta walka to nie wiem, mi się wydaje, że tu zaraz ktoś dostanie lekko w oko, kurwa podejdzie pod siatkę, dostanie oklep i chuj po walce. No mówię, Wiewiór z Hasanem to będzie konkretnie też. No i co, lecimy dalej, jakiś trailerek włączymy, bo przybułka łapie. Zobaczymy walki kobiet. But it's too late now, I remember you and me. And how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay when we were alright. Took you to prom, dance to our song, dance all night long till the lights come on. Day and all night we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay when we were alright. Took you to prom, dance to our song, dance all night long till the lights come on. Kto wygra? No, za kim jesteście w tej walce? Za kim jesteście w walce? Godlewska, Linkiewicz, Marta Linkiewicz. Esmeralda Godlewska i Marta Linkiewicz. Jestem ciekaw, za kim jesteście. Jesteśmy teraz na YouTubie. Będzie dużo osób za Martą Linkiewicz, na pewno. Dla mnie Godlewska wygląda na zawziętą kobietę. Ogólnie nie mam nic do Marty Linkiewicz. Jakieś tam kiedyś stare przeboje były przez nieporozumienie. Ktoś mi tam kiedyś wała wkręcił, że Marta na snapie mnie ciśnie. Jakiś kurwa łeb stworzył snapa i mnie pojechał, nie? I to było dość głośne, bo to ludzie przychodzili mi kurwa z całego internetu, mówili, że Marta mnie ciśnie. Ale tam potem się dowiedziałem, że to fake. Trochę głupio mi się kurwa zrobiło, ale chuj z tym. Widzę tutaj pani Godlewska tam napierdala zdrowo, nie? Jak na kobietę. Fajnie rozciągnięta, dobrze tam kopy napierdala. Tutaj z trenerkiem rozciąganko jakieś było. O, proszę. Worek też nieźle wbija. No ja jestem za Godlewską, nie? Jestem za Godlewską. Chciałbym, żeby wygrała Esmeralda bez kitu. Dobra, lecimy dalej. Co tu jeszcze jest? Nie ma więcej trailerów? Ryba Filipek! O! Jedziemy!
Jedziemy z tym. 30 marca w Łodzi na Atlas Arenie zmierzę się w formule MMA z Filipkiem. Wiedz, że trenuję na tej sali naprawdę ciężko i przelewam litry potu, żebyś nie miał łatwego zadania. Także Filip, mam nadzieję, że pokażesz, że masz punche nie tylko na freestylu, ale też w klatce. Santoszku, hejka, 50 zł. Siemanko, wariatko. Dzięki. Siemano, chciałem was wszystkich zaprosić 30 marca do hali Atlas Arena w Łodzi na Fame MMA 3. Tam będzie mój debiut, będę walczył z Rybą. Słuchaj, Patryk, mam nadzieję, że nie będziesz spierdalał po oktagonie, że damy sobie po ryju i nasza walka nie będzie nudna oraz zakończy się przed czasem. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć tylko tyle, że ciężko trenuję. Wiem, że mój przeciwnik też ciężko trenuje, bez żadnej błazenady. Postaramy się nie wypaść jak friki. Że pokażę, że za kim jesteście w tej walce? Za kim jesteście w walce Filipek Ryba? Czad, pytanie do was. Za kim jesteście? Czekam. Ciekawy jestem waszej opinii, bez kitu. Dobra, to teraz ja mówię. Widzę tutaj większość ludzi w sumie na Filipka, ale też na Rybę też bardzo dużo osób. Ciężko jest ocenić tak wzrokiem, ale dla tego Filipka to dużo osób tu kibicuje, widzę. Ja powiem tak. Filipek na WBW, gdzie tam z kimś tam miał potyczki na tym WBW, wiecie o co chodzi, używał tekstów, wyjaśnię cię, jak matkę Rafonix, takie inne. Niby mi to nie uwłacza. Ale kurwa, no. Gdzieś tam jakiś post był w moją stronę na jego fanpage'u. To dawne lata były, bo to chyba 2-3 lata temu. Jakaś spina była w sumie. I tak jakoś po tym incydencie nie polubiłem jego osoby w chuj. To jak patrzę trochę na niego, to trochę agresja się we mnie ładuje, bez kitu. Trochę czuję taką agresję, jak patrzę na niego i na ten trailer. Ja jestem za Rybą, jak najbardziej jestem za Rybą. Mam nadzieję, że go dopierdoli ostro. Lecimy dalej. Co tu jeszcze jest? Dobra, bonus BGC, taksi złotowa. Bonus BGC, taksi złotowa! Bonus jest w porządku. Gadaliśmy. Fajny chłopek. Sympatyczny. Idzie się pośmiać z nim. Nie z niego, tylko z nim. Idzie się pośmiać. Złotowa też jest miły. Pisaliśmy na Insta. Obserwuję złotówę na Insta. Człowiek się marafon JD 3 zł. Oglądałem jego filmiki z przygotowań, kibicowałem mu, bardzo chciałem, żeby tą uwagę zbijał. Też mam nadzieję, że bonusowi w końcu uda się coś wygrać, bo kurwa, należy mu się ta wygrana w końcu. Tutaj nie jestem za żadnym z panów. Mam nadzieję, że dadzą dobrą walkę, a potem pójdą na piwko, bez kitu, bo na takich też wyglądają, że pójdą chyba na browara po tej bitce, tak mi się wydaje. Złotowa się dobrze przygotowuje, schód w kurwę, w chuj schód. Bonusowi kibicuje, taksi złotowie kibicuje tak samo. I bonusowi należy się w końcu jakaś wygrana, bo ile można? No facet, kurwa, trzeba coś wygrać. I to nie jest właśnie taka walka, że ten wygra albo ten wygra, bo to kurwa, no w sumie tak będzie, albo wygra ten, albo ten. Ale kurwa, nie można powiedzieć, że wygra na 100% złotówa, albo 100% wygra bonus. Bo tego nie wiadomo. Chłopy są podobnej wagi i mniej więcej na tym samym poziomie, gdzie w sumie złotówa, jedyny minus złotówy to jest to, że jeszcze nie walczył w klatce przy takiej publiczności. A bonus wyjdzie tam bez żadnego stresu. Bonusa to będzie kurwa siódmy chyba występ w jebanym oktagonie. On tam wjedzie na pełnym luzie. Więc to jest w sumie duża przewaga ze strony bonusa. Że już nie czuję takiego wstydu do publiki, nie? Aj, kurwa, będzie grubo. Kibicuję obydwu. Nieważne, wygra ten czy ten. Będzie fajnie, będzie kurwa zabawa przednia będzie przy tej walce. I mam nadzieję, że walka nie będzie krótka. Fajnie będzie się oglądało.
Niech ten trochę coś pokaże, potem ten. Niech ten temu zajebie, potem ten. Żeby coś się działo. Żeby coś się działo. To już oceniałem. Dobra, Dawid i Amadeusz. Dawid i Amadeusz. Oj, kurwa, no. Co tu dużo mówić, no. Co tu dużo mówić. Nie mam nic do Amadeusza. Gadałem z nim parę razy. Dawida znam w kurwę czasu. Przyjeżdżałem do niego. Zapraszał mnie do domu. Jest miły, sympatyczny, szczery. Nie ma takich cech jak inni, kurwa. Jak, nie ma takich cech, jakie potrafią mieć, kurwa, źli youtuberzy, którzy gdzieś tam są mili dla ciebie, a za plecami ostro leci, kurwa, dętka. A w kurwę jest takich osób na polskim YouTubie, co pierdolą jedno, drugie robią. Dawid jest zajebisty, stawiam na Dawida, do Amadeusza. Nic nie mam, będzie dobra walka, będzie zajebista walka. I muszę tu dodać, że Dawid, jako jedyny z niewielu, trzymał się ze mną, jak wypierdalali mi kanał. Ja już nic nie miałem. Nie miałem nic. Totalnie, kurwa, byłem nikim. Kurwą byłem zwykłą. Można było na mnie już pluć, zapomnieć o mnie. Człowieku, chłop mnie zapraszał do siebie, do domu, normalnie. Chciał się normalnie kolegować jak człowiek, a nie tam patrzył na jakieś YouTube, subskrybery. Znaliśmy się, to się znaliśmy. Nie zawsze trzeba się, kurwa, spotykać i pierdolić o tym jebanym YouTubie. Można się spotkać jak z kolega z kolegą. Chuj z tego, że jest z Wrocławia. Normalnie, kurwa, wiesz, samochodzik Rafonix ma, przyjechał Rafonix, dobrze się z Dawidem czas spędza i tyle. A co do jego poziomu sportowego, bo tu mam też mówić o walkach. No, kurwa, nikt mi nie powie, że Dawid nie ma jakiegoś zajebistego poziomu, bo ma w kurwę zajebisty poziom tego wszystkiego. Przygotowywał się w chuj. Człowieku, chłop napierdalał po 2 treningi dziennie, rozumiesz to? Te zero przerw. Od pierwszej gali, przed galą, kurwa, zero przerw. Ekipa Dawida to zajebiści ludzie, których, kurwa, poznałem. Krystian Matura, Buczek, reszta chłopaków, tam imion nie pamiętam, no sorry, ale też zajebiste wariaty. Dawid, kurwa, nie dość, że ma zajebiste zaplecze, z zajebistymi ludźmi trenuje. Nie, mi się wydaje, że to, kurwa, to będzie dym. Dawid wygra, no kurwa, nie wygrać mając taką ekipę za sobą i tyle trenować. No kurwa, chłop tak trenował, że ja pierdolę. Chłop tak trenował, że to nie da się tego przegrać. Nie da się. Nie dopuszczam takiej myśli, żeby Dawid mógł dostać w łeb od Amadeusza. Nie ma takiej opcji. Lecimy dalej. Ostatnia walka wieczoru. DJ Samu. Widziałem jakiś filmik na kanale Borysa, jaki Samu tam napierdala. Jakiś tam sparring. Tam co prawda pocięte i poklejone trochę. Wiadomo, co chodzi. Sam nagrywałem, kurwa, coś podobnego u Buczka na kanale. To też było poklejone, bo nie sztuka jest pokazać rzeczy, których się nie potrafi. Sztuka na filmie jest pokazać to, co się jednak chyba potrafi, nie? I chuj. Ja wiem, za kim jest internet. Mówiłem wam, że się pokłócę z wami. Wiem, że ja i Szymon mamy dużo wspólnych widzów, bardzo dużo. Jestem pewien, widzę to też po swoim Instagramie. Mówiłem wam, że się pokłócę z wami. Jestem za Żyżejem. Może was, kurwa, rozczarowałem, ale jestem za Żyżejem. No. Myślę, że teraz mógłbym wam w sumie, kurwa, powiedzieć, że przed trzecią galą dostałem telefon od Wojtka i od Boxdela dziś o godzinie 23. Siema, Rafonix. Isamu chce się bić. Nie chciałbyś walczyć z Isamu? Ja mówię, no kurwa, mogę, w sumie mogę, ale mam w chuj problemów teraz z prawem i chciałem sobie przerwę zrobić po drugiej gali. No i walczy Żyżej. No i walczy Żyżej. Majki, się marafon, pozdrowisz mnie i całe baranów 5 zł. No i walczy Żyżej. No i tyle. I
jestem za Zhijiajem. No i tyle. Koniec oceniania walk. To się grubo pomylisz, Rafon. Ziomek, chuj mnie obchodzi. Ja wiem, że pewnie wygra, kurwa, ten. Ale no jestem za Zhijiajem. Zhijiaj też trenuje. Ja nawet mogę powiedzieć, że ja nie lubię, kurwa, Zhijiaja. W sumie za jakoś za mocno. No, miałem z nim wspólny film, to były stare czasy. Ale jakoś kontakt się urwał. Tak jakoś zapomnieliśmy o sobie, kurwa, w ogóle nie gadaliśmy, tak chujowo wyszło. Zisamu też parę razy gdzieś tam na Insta pisałem. Wydawał się spoko. Wydawał się spoko i w sumie to... Wiem, że w Szymonie jest coś takiego, że jednak do mnie i do Magikala zawsze będzie miał te pretensje, że spierdoliliśmy YouTube'a polskiego. Spierdoliliśmy YouTube'a polskiego i no, już nie będzie taki jak kiedyś, bo może nie wiem, może sam wam to powie kiedyś, bo w sumie takie coś usłyszałem raz od niego. No, a kiedyś w sumie to dobrze nam się gadało, zajebiście się dogadywaliśmy. Ale jakoś nigdy mnie tak do niego nie ciągnęło, żeby się pucować tam, czy coś. Dlatego też jestem za Zhijiajem. Pozdro. Rafon, czy cię nie pojebało? Ty ziomek, ale o chuj ci chodzi? Co ja nie mam prawa sobie wybrać, kurwa, za kim jestem? O co ci chodzi, ty? Przecież to jest moje zdanie. Kurwa, co ty myślisz, że ja będę tu patrzył? Że, nie wiem... Ktoś może mi coś nagadać, gdzieś tam może wyjść jakaś spina czy coś? No stary, to jest tylko ocenianie jebanych walk. Kurwa, nie nawyzywałem go czy jego. Jednego czy drugiego nie nawyzywałem, po prostu jestem za Zhijiajem. Zdania, kurwa, nie zmieniam, ziomek. Proste. No i tyle. Mówiłem wam, że się pokłócę. Bartek, z dziećmi, kurwa. Nową nutę Malczyńskiego 5 zł. Mówiłem wam, że się pokłócę z dziećmi. No to się, kurwa, pokłóciłem. Ja wam mówiłem. Przecież logiczne było, że kiedykolwiek jakiś konflikt by się pojawił, czy nie daj Boże, bym coś nie tak powiedział w stronę Szymona, to od razu, kurwa, zgraja wariatów, kurwa, ze scyzorykami, kurwa, z CSGO będą srać mi z pizdy na czacie. To było normalne, ale ja o tym wiedziałem. I koło chuja mi to lata, że tak jest. No i koniec. Wojteczek.